Proszę Państwa, we wszystkich polskich domach na pewno ogromne podniecenie. Wiem, że ludzie oglądają, aby wspólnie, mamy nadzieję, cieszyć się sukcesem. Tyle było dni do utraty tchu, do utraty sił. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które. Ależ to nokautujące uderzenie. Nie ma szans. Pięknie, naprawdę pięknie. Żurawski, pole karne, Żurawski, Żurawski. Gol, gol, gol. Od tego trzeba zacząć, że lecę, rozgubiłem się. Niewiele pamiętam. Faro, fara i raj. Czuję w sobie chuci wiatr. Dobrze jest, bawimy się. Myślą nie ma końca. Śnieg zawierucha w nas. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to ze. Jeżeli się jest w formie, to zawsze ten humor jest lepszy, zawsze ma się większą satysfakcję, większą ochotę i przede wszystkim pewność siebie. Także na pewno mnie cieszy to, że w sumie w ważnym momencie te bramki zacząłem w Celtiku strzelać, bo przed ważnymi meczami reprezentacji Polski. Testy w Barcelonie wypadły bardzo dobrze. Były to krótkie testy, ponieważ 3 godziny. No, ja pierwszy raz siedziałem w bolidzie Formuły 1. Wypadły, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze. Nie tylko jeśli chodzi o czasy, ale o progresję i to, że nie popełniłem żadnych błędów. Trudno jest porównywać moje czasy, czy też osiągnięte czasy w Barcelonie do innych zespołów. Można tylko to porównywać do zespołu Renault, w którym właśnie miałem okazję spełnić ten pierwszy krok do Formuły 1. Jeździł ze mną w ten sam dzień Montani. Jest to bardzo znany tester i uznawany jest jednym z najlepszych właśnie testerów. On już przez kilka sezonów jest testerem Renault. Był testerem, bo ponieważ teraz stracił tą rolę. Ja okazałem się szybszy, to trochę zdziwiło szefostwo Renault. Czas pokaże. Sezon 2006 będzie dosyć nietypowym sezonem, ponieważ ja nie będę startował w wyścigach. Będę tylko i wyłącznie testował, będę uczestniczył w sesjach treningowych Grand Prix, każdego Grand Prix, ale nie będę jeździł w wyścigu. Sezon bardzo ważny, jeśli chodzi o doświadczenia, o zdobycie doświadczenia, o uczenie się całego świata Formuły 1, nie tylko bolidu. No i miejmy nadzieję, że to doświadczenie może zaowocuje w 2007 roku. Bardzo możliwe, że tam wyląduję w jeden. Raczej zostanę w Europie, czyli zostaje tylko ta jedyna opcja. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to ze. Lecę, bo wciąż kocham ciebie. Kocham cię.
nie, no to kurde, trzeba po prostu ten mecz wygrać i koniec. I jechać do domu z pucharem. Coś niesamowitego! I jest! I mora! Jurek Dudek! Fantastycznie! Sprawdza się polski scenariusz! Mniej więcej miałem taki pomysł, że mam się rzucać tam, gdzie mi każą, ale rzucałem się zawsze w drugą stronę. Tańczący! Ale tak się stało. No, uratowałem się tym, że po prostu gdzieś tam wyczekiwałem za każdym razem do samego końca, prowokowałem ich też, bo... Brawo Jurek Dudek! Ale brawo Jurek! Jurek teraz broni na raty fantastycznie! Karager przyszedł do mnie, mówi, pamiętasz Globerana, pamiętasz go w 84, jak on wariował na linii? Rób to samo, normalnie rób to samo, prowokuj ich, prowokuj ich. Także... Tańczący, ach! Szewczenko i Dudek! Nie! Liverpool! Brawo. I Dudek! Dudek bohaterem! I teraz utonie gdzieś w objęciach! Wszystko w twoich rękach, obudź się! Będę musiał już chyba rzucić na tacę. Lecę, bo życie jest złe, czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to ze. Lecę, bo wciąż kocham ciebie, kocham cię. Wiesz, jak był Francuz, to miał samych francuskich zawodników, bo po prostu chyba ich najlepiej znał. Benitez przyszedł nowy, jest to Hiszpan i sam powiedział, że będzie sprowadzał w większej mierze Hiszpanów, bo ich zna, wie jakimi są profesjonalistami i dlatego taka opcja. W większości klubach zagranicznych, gdzie prowadzą to obcokrajowcy, jakby nie z tego kraju, jest taka po prostu prowadzona polityka i podobna polityka jest prowadzona w naszym klubie, ale to jest taka polityka w większości klubach, gdzie przychodzi Chorwat, sprowadza w większości wypadków chorwackich zawodników, czasami przychodzi Holender, też stawia na Holendrów, tak samo jak teraz w Tottenhamie na przykład jest. Więc to jest jakby, nie słyszałem jeszcze o Polakach. Być może to jest te zastanawiające, że my też nie staramy się ciągnąć jakby za sobą swoich krajanów, w jaki sposób jest to czasami blokowane i jak ktoś mówi o tym, że jak w jednym klubie jest więcej niż trzech Polaków, jak jest dwóch, to jest wspaniale, jak jest trzech, to zaczynają się problemy. Być może to też jest jakaś nasza polska mentalność, na którą musimy się zastanowić. W tym sezonie trenować razem z rekordzistką świata Jeleną Izenbajewą. Razem pojechałyśmy na konsultacje dla my go nazywamy guru tyczki, do trenera Sergeja Bubki, Witalija Pietrowa. Jelena będzie trenować z Witalijem na stałe, ja będę dojeżdżać tylko na konsultacje. Ale przez 3 tygodnie miałam okazję podpatrywać jej treningi, ona moje, jak sobie radzimy w różnych sytuacjach i powiem szczerze, że zawsze wydawało mi się, że ona jest niedościgniona i we wszystkich ćwiczeniach bije mnie na głowę, ale zdarzały się i takie treningi, kiedy ja byłam lepsza, a kiedy wykonywałyśmy podobne ćwiczenie równe. Także nabrałam trochę więcej optymizmu w związku z pobiciem Izenbajewej, także mam nadzieję, że to się uda w tym sezonie. Jest! Kolejny udany skok. Przepraszamy, że mówimy o tym, czego nie widać, ale trudno, żeby tego nie komentować. Dwie Polki w tej chwili prowadzą w konkursie Izenbajewa z racji zrzutki na 4,60.
jest za nimi. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Lecę, bo wolność to chcę. Lecę, bo wciąż kocham ciebie. Kocham cię. Wiele obiekcji, dużo się zastanawiałem, jednak postanowiłem coś zmienić w swoim życiu, zaryzykować. Kartuski! Gol! 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 Sądzę, jak gdybym utrzymał ten poziom skuteczności w reprezentacji w następnych miesiącach, byłbym bardzo szczęśliwy. Podjąłem decyzję o Elcze ze względu na mniejszą ilość menedżerów zaangażowanych w ten transfer, spokojniejszy rozwój wydarzeń. No i po rozmowie z kilkoma osobami, które znają Ligę Hiszpańską, poradziły mi Elcze jako zespół lepiej zorganizowany i lepszy piłkarsko. Jeśli moja nowa drużyna będzie grała tak, jak sobie wyobrażam i awansujemy do pierwszej ligi, to myślę, że będzie to krok w dobrym kierunku. Gra w pierwszej lidze hiszpańskiej zawsze była moim marzeniem i chciałbym, żeby to się ziściło. Bramek, chłopca, bramek! Studentką Akademii Wychowania Fizycznego i jakby z zawodu będę nauczycielem wychowania fizycznego. I ja tak naprawdę marzę o tym, żeby być nauczycielem, ponieważ nie jest to jednak zawód dochodowy i trudno mi powiedzieć, czy akurat to będę robić w życiu, ale ja bardzo cenię kontakt z dziećmi, z młodymi ludźmi i jeśli nie nauczyciel WF-u, to może właśnie praca trenerska, ale raczej wolałabym pracować z młodszymi dziećmi i jakby wpajać im te podstawy, ten fundament do tego, żeby tworzyć wybitnych sportowców później. Bym się chyba załamała, jakbym tego nie trafiła. Brawo! Mój chłopak jest też sportowcem, też szermierzem, bardzo dobrym szpadzistą. Jakby doskonale siebie rozumiemy nawzajem. Mówił, że moje na Mistrzostwach Świata kosztowały go bardzo wiele nerwów. Nie do pisania.
dość już tych emocji, panie. Kończcie. Na Boga. Jest! Jest! To nie sen! W finale Mistrzostw Europy! Jestem szczęśliwa, nie potrafię w ogóle tego określić. Nie spodziewałam się tego, że drugi raz z rzędu staniemy na podium. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Lecę, bo wolność to chcę. Lecę, bo wciąż kocham Ciebie. Kocham Cię. Jeden wielki horror, można tak powiedzieć. No, tyle kilometrów, ile spędzamy w wodzie, tyle godzin. No, niestety jeszcze nie mam takiej przewagi jak Michael Phelps, gdy to widać, gdy wygrywa z zawodnikami po 2 sekundy. Mi się udało 0,6. Jestem i tak bardzo zadowolony. Prowadziłem od samego początku do samego końca, więc no, troszeczkę dramaturgii było w tym, bo nigdy nie wiadomo, czy ja spuchnę, czy zawodnik przyspieszy, więc zawsze do końca jest wielka, wielka walka. Moja mama była ratowniczką, również pływała wyczynowo. Moje wujkowie, moje ciocie również, więc no jakoś tak rodzinie to też zostało. Miałem wadę postawy i bardzo mi się to spodobało. No, z roku na rok pływałem coraz lepiej. Trener mnie zachęcał, mój pierwszy trener Przemysław Ptaszyński. I właśnie u niego zdobyłem pierwsze medale i to jakoś mi tak zaczął mi się bardziej podobać. Wyjazdy na kadrę, poznawanie coraz to nowszych osób i wyjazdy za granicę. Jeszcze 1, 2, 3, 4 ruchy i Paweł Korzeniowski będzie na mecie i nikt go już nie wyprzedzi. Jest złoty, jest mistrzem świata Paweł Korzeniowski. Boże! Jestem niesamowicie zadowolony. Nie sądziłem, że aż tak szybko popłynę. Prowadziłem bodajże pierwsze 100 i już widziałem, że jeżeli jest ta przewaga, to na pewno drugie 100 będzie. Wytrzymam i postaram się dowieść zwycięstwo do końca. Udało się. Krótki wyścig na rozgrzewkę na linii. Dolking to człowiek wielkiego biznesu i promotor, także on nic nie robi, by na tym stracić. Także wielu ludzi mnie o to pytało. Ja zawsze odpowiadam, to dobry biznesmen, zarobił na tym krocie. Teraz wie, że ja jestem, wygrałem tą nagrodę uznaną najlepszego sportowca roku WBC. Powiedział, moja gwiazda z Polski po 8 będzie wiedziała, z kim będzie walczyła i będzie to wielka walka, chcę go pokazać Ameryce. Więc myślę, że dotrzyma słowa i wstępnie wiemy, że 4 lub 11 marca to są te daty, gdzie będę walczył w Stanach Zjednoczonych. Ze Zomanem Nocem walczyłem, potwierdziłem klasę w ringu. To było widać, to było widać. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Lecę, bo wolność to chcę. Lecę, bo wciąż kocham.
Moim najbliższym przeciwnikiem będzie to zawodnik pochodzenia z Jamajki, z tego co pamiętam. Glenn Coffee Johnson, dobry zawodnik, bardzo dobry, czarnoskóry, starszy już, 38-9 lat ma. Będzie to dla mnie ciężka przeprawa, ale wygram tą walkę, bo wierzę. Cała Polska gorąco dopinguje, nie jest nas tutaj może zbyt dużo, ale bardzo wszyscy aktywni. Kluczem do zwycięstwa będą druga, trzecia i czwarta pięćdziesiątka. To zależy czy rano, czy wieczorem. Nie, broń Boże, teraz muszę nawet zacząć pracować. Otylia przyspiesza, będzie miała brązowy medal, chyba wyprzedzi Desensę, tak wyprzedzi. Czy ma brązowy medal Otylia Jędrzejczak? Ma! A za to brawo. Z Montrealu dla sportu Przemysłowa Wiosz. Ja teraz dopiero zacznę trenować, już trener mi zrobił plan na przyszły rok. Mówię, że dzień ma tylko 24 godziny i się tego planu obawiam, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja rozpocznę tak, że tak powiem oficjalnie ten wywiad. Złoty medal na twojej szyi, wielkie, wielkie gratulacje. Zdaje się, że zaraz po wyjściu z bastonu nie wiedziałaś, że pobiłaś rekord świata. Nie, nie, ja nie wiedziałam, że pobiłam rekord świata. Dopiero tak naprawdę widziałam się od was, od dziennikarzy. Otylia Jędrzejczak! Czy będzie mistrzynią świata Otylia? Jest mistrzynią świata! Rekord świata! I rekord świata, proszę państwa! 2:05.61, niesamowite. No. To jest niesamowite. Nie, ale jestem w 100% pewna, gdyby ona nie płynęła, ja bym tego czasu nie zrobiła. Nie wiedziałeś, że Jessica Schipper bardzo szybko rozpocznie, prawda? To znaczy tak, ona mniej więcej tak jak Petra Thomas, bardzo szybko rozpoczyna i spodziewałam się, że szybciej, że tak powiem, pływackim językiem siądzie, ale nie siadła. Otylia Jędrzejczak przed Jessicą Schipper równo płyną, ale wydaje mi się, że Polka już jest z przodu. Na razie o długość dłoni, o długość ramienia. Jeszcze nie znamy. Ważne z kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Otylia Jędrzejczak, najwybitniejsza w tej chwili polska sportsmenka, zwycięzczyni plebiscytu na najlepszą sportsmenkę roku.